by trwać na modlitwie przy Maryi, patrząc na Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca. Dzień, który Maryja sobie wybrała i zaprasza nas wszystkich, wszystkie swoje dzieci, aby być przy jej niepokalanym sercu. Na co dzień modlimy się w ramach naszych wieczornych różańców w intencji naszej ojczyzny, Polski, pokój na świecie, na Ukrainie, o zakończenie walk, o nawrócenie świata, o nawrócenie biednych grzeszników. A dzisiaj, kochani, skoro jest pierwsza sobota miesiąca, Maria nas zaprasza, byśmy ten różaniec odmówili, pragnąc pocieszyć jej niepokalane serce. Zaprasza nas, by ten różaniec był w intencji wynagradzającej jej niepokalanemu sercu. Ta prośba jest niezmiernie wymowna. Patrzymy teraz na Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy, że to sam Jezus, który ukazuje się wraz z Maryją, kiedy padną słowa o pierwszych sobotach miesiąca, to najpierw Jezus, pokażąc serce swojej matki, powie: miej współczucie z sercem Twej Najświętszej Matki. Niesamowite słowa, bowiem po 2000 lat sam Jezus nam przypomina testament z krzyża, że oto Maryja jest Jego, ale również jest naszą Matką. Jeśli Maryja jest tą Matką, która troszczy się o nasze wieczne zbawienie, o nasze wieczne życie, to słowa Jezusa są niezmiernie wymowne. Miej współczucie z sercem Twojej Matki. Moja Matka troszczy się o mnie. Troszczy się o wszystkich ludzi, których również nazywa biednymi grzesznikami, którzy pogubili się na swoich drogach. Wszystkich pragnie ogarnąć swoją miłością i przez swe niepokalane serce zaprowadzić do Boga. Przez dzisiejszą modlitwę włączamy się w to nabożeństwo, które ma ratować duszę przed piekłem. Ma przyczynić się do nawrócenia Rosji, by nadszedł czas pokoju na świecie. 5 pierwszych sobot miesiąca. Pamiętajmy, by ten dar był w pełni. To pamiętajmy, by ten różaniec wynagradzający niepokalanemu sercu Maryi odmówić przez 5 kolejnych pierwszych sobot miesiąca. Dzisiaj jakże również znacząca pierwsza sobota. Dzisiaj bowiem dzień, który jest rocznicą przejścia do domu Ojca, dziś już świętego Jana Pawła II. Pamiętamy, że to jest ten, który poświęcił świat i Rosję niepokalanemu sercu. Rok po zamachu, pielgrzymując do Fatimy, dziękując za ocalenie, ale również w tym pełnym wymiarze, tak jak prosiła Matka Boża przez Łucję, 3 lata po zamachu dokonał tego aktu wraz z biskupami całego świata. A dzisiejszy dzień, dzień przejścia do domu Ojca, wtedy to była Wigilia Niedzieli Miłosierdzia, ale i również pierwsza sobota miesiąca, tak jak dzisiaj. Niech święty Jan Paweł II nas prowadzi. Niech jego również te pragnienia wypełniają się przez to, że my, pamiętając o nim, przyzywając go w modlitwie, niech prowadzi nas, byśmy i my również z podobną gorliwością wypełniali to, o co prosi Maryja, by ratować duszę przed piekłem, by wyprosić nawrócenie Rosji, pokój dla świata i triumf jej niepokalanego serca. A zatem, kochani, bierzmy do ręki koronkę różańca. Wpatrujmy się w tą przepiękną monstrancję, która nam ukazuje w niepokalanym sercu żywego, prawdziwego Boga i rozpocznijmy nasz różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. By w naszych sercach zagościła intencja wynagradzająca niepokalanemu sercu. Przywołajmy zdania modlitwy, by ta modlitwa rozpaliła w naszych sercach tą intencję, o którą prosi nasza Matka. Królowo Różańca Świętego, oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas łaską, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego niepokalanego serca i Najświętszego Serca Jezusowego. Wierzę w Boga,
Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Rozważamy tajemnice radosne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Maryja rzekła: Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego. Położyła na szali całą swoją przyszłość, szczęście i plany. Złożyła ofiarę, bo jest błogosławioną między niewiastami. Tak powiedział o niej anioł. To ona ma uczestniczyć w tej wielkiej bitwie, by zmiażdżyć głowę starodawnego węża. Maryja ponosi ofiarę i uczy nas, że my również w zabieganiu o własne i innych zbawienie, w duchu miłości bliźniego, również powinniśmy ponosić ofiary. Przyjmijmy zatem, tak jak Maryja, te codzienne wyzwania, które Pan Bóg staje na naszej drodze i ofiarowujmy je z tą świadomością, by pomagać innym na drodze zbawienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja podąża z pośpiechem do swojej krewnej Elżbiety. Niesie jej Jezusa. Przychodząc do Fatimy, nam niesie Jezusa. Ale przede wszystkim w tym orędziu, że jeśli ludzie spełnią to, o co je proszę, to Bóg na nowo wkroczy w ten świat. Przede wszystkim w duszę biednych grzeszników, których los takim smutkiem napawa niepokalane serce naszej Matki. Maryja z pośpiechem podąża, nieustannie nas zaprasza. Odmawiając ten różaniec, kolejną dziesiątkę, miejmy świadomość, że jeśli to czynimy, o co prosi Maryja, podążamy Bożymi drogami, niesiemy innym Jezusa, bo jeśli uczynimy to, o co ona prosi, to ona obiecuje ratunek dla dusz biednych grzeszników, ratunek dla świata pogrążonego w wojnach, czy doświadczy łaski pokoju. Podążajmy zatem z Maryją przez te kolejne parciorki różańca, wyrażając naszą wiarę i świadomość, że chcemy czynić to, o co ona prosiła, nieść w ten sposób innym Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Jedno słowo sprawiło, że oto dzieje się coś, czego nie pojmie żaden ludzki umysł. Bóg, którego nie może ogarnąć cały świat, wszechświat i kosmos, oto narodził się i widzimy Go jako małe niemowlę. Oto do groty betlejemskiej przychodzą pasterze, by pokłonić się nowonarodzonemu królowi. Maryja, spoglądając na nich, jak mówi Ewangelia, nie rozumie, co się tu dzieje. I my również w naszej świecie codzienności nie rozumiemy czasem zakusów złego, pokus. Widzimy, co się dzieje w skali świata, wojen, kataklizmów. Czasem również nie rozumiemy. Ale jakże prosta jest ta rada i wskazanie Boga, który przez Maryję mówi: odmawiajcie codziennie różaniec. Pocieszajcie moje niepokalane serce. Oto odmawiamy ten różaniec, który jest elementem nabożeństwa pierwszej soboty, by stał się cud, by Bóg, ten sam, który narodził się w grodzie betlejemskiej, rodził się w sercach dusz biednych grzeszników, by w naszych również duszach rodził się i triumfował. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryja składa coś najcenniejszego. Wszyscy wokół patrzą, co się dzieje. Chyba tylko starzec Symeon i prorokini Anna wiedzą, co się dzieje. Chociaż to jest tylko jedno z wielu niemowląt, które przynoszą rodzice do świątyni. To jest szczególne, wyczekiwane przez stulecia. Oczy nie widzą, ale za natchnieniem Ducha Świętego starzec Symeon wie, widzi, rozumie, dostrzega, co się dzieje. I my również, odmawiając ten różaniec wynagradzający. On jest taki sam jak każdy inny różaniec, ale jeśli z tą intencją wynagradzającą go przeżywamy, dzieje się coś więcej. Jest to element Bożej pedagogii, Bożego planu, Bożego lekarstwa. Tak jak każdy inny różaniec. Piękna modlitwa, rozmowa z Maryją. Ale ten jest czymś więcej, bo jest elementem nabożeństwa, które ma skutkować ratowaniem dusz, nawróceniem świata, pokojem dla narodów. Podążajmy w tej modlitwie różańcowej z tą świadomością, że pragniemy czynić tak, jak prosi Bóg przez Maryję, by podejmować to lekarstwo. Niech to każde zdrowaś Maryjo. Kiedy wpatrujemy się w Jezusa, będzie wypełnieniem Jego prośby, by pocieszać serce Jego i naszej Matki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. To nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Cóż za odpowiedź wobec matki, która 3 dni z bólem serca szuka swojego dziecka. Co może nam powiedzieć Maryja, również dzisiaj, kiedy widzimy, jak ten świat czasem gubi się w grzechu? Kiedy mówimy, ale co ja mogę uczynić, by pomóc bliźniemu? Co ja mogę zrobić, by ten świat się zmienił? To nie wiedzieliście, że już ponad 100 lat temu prosiłam w Fatimie, byście wynagradzali, byście odmawiali różaniec pierwszą sobotę, medytowali, przyjęli komunię, wcześniej się wyspowiadali? To nie wiedzieliście o nabożeństwie pierwszej soboty? Oby te słowa nie padły wobec nas. Niech łączy nas miłość do Maryi, ta świadomość, że oto odmawiając różaniec, czyniąc to, o co Maryja prosi w pierwszą sobotę, możemy sprawić, że wielu grzeszników się odnajdzie, znajdzie drogę do świątyni, znajdzie drogę do sakramentów, znajdzie drogę, by Bóg zagościł w ich sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Odmówiliśmy, kochani, nasz różaniec wynagradzający, jeden z elementów nabożeństwa pierwszej soboty miesiąca. Ale łączymy się również w tej godzinie, jak każdego dnia, by modlić się za Polskę. W tym duchu zatem, w tej jedności każdego dnia zanoszonej modlitwy, w intencji naszej ojczyzny, świata i pokoju na świecie, wspólnie wołajmy. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo świata, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Matko Boża Różańcowa z Fatimy, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, dany nam przez Boga, módl się za nami. Święty Michał Archaniele, wzywany w walce duchowej i patronie Ukrainy, módl się za nami. Święty Jerzy, patronie Rosji, módl się za nami. Święci pastuszkowie z Fatimy, Jacynto i Franciszku, módlcie się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Połączmy się również w tej wspólnej naszej modlitwie zanoszonej każdego dnia za przyczyną świętego Andrzeja Boboli, polecając jego wstawiennictwu naszą ojczyznę. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w nich ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo i nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen. Bóg zapłać, kochani, za naszą wspólną modlitwę, za tą pierwszą sobotę miesiąca spędzoną na różańcu przy sercu Maryi. Pamiętajcie, że ten dzień to dzień, o który prosiła Maryja. Dzień, który Polska zaślubowała, kiedy po wojnie za przyczyną prymasa Polski Augusta Chlonda nasza przyszłość została zawierzona niepokalanemu sercu Maryi. To w ten dzień mieliśmy się jednoczyć na wspólnej modlitwie, zwłaszcza tej modlitwie wynagradzającej w pierwsze soboty. Pozdrawiamy Was wszystkich tu z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, z polskiej Fatimy Skrzeptówek i zapraszamy każdego dnia o stałej naszej godzinie, o godzinie 20, na modlitwę różańcową w intencji pokoju świata ojczyzny. A w pierwsze soboty, zwłaszcza na tą modlitwę różańcową, również o 20, w intencji wynagradzającej, by wspólnie przeżywać owo nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi.
Niech Boże błogosławieństwo was umacnia i prowadzi. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę jeszcze raz. Dobrej nocy. Szczęść Boże wszystkim.